Szpital Wojewódzki w Tychach ma nowy oddział obserwacyjno-zakaźny. Inwestycja za prawie 13 milionów złotych pozwoliła na stworzenie 8 izolatek, nowych łazienek oraz sali dla odwiedzających. Choć oficjalne otwarcie odbyło się w poniedziałek 15 stycznia, to pacjenci są tu przyjmowani już od początku roku. Oddział prowadzi diagnostykę i terapię pacjentów cierpiących na choroby zakaźne, m.in. na wirusowe zapalenie wątroby typu B i C. Karolina Komada. Po 12 miesiącach prac szpital Megrez w Tychach ma nowy oddział obserwacyjno-zakaźny, choć tak naprawdę to stary oddział w nowej odsłonie. W tym miejscu mieścił się kiedyś oddział obserwacyjno-zakaźny. Zostały wyburzone wszystkie ściany, wszystkie węzły wentylacyjne, kanalizacyjne, wszystkie piony. Zostało to wymienione na nowe. Projektant zaprojektował 8 sal, izolatek. Łącznie oddział ma 15 łóżek, tylko w zeszłym roku szpital przyjął na oddział zakaźny prawie 860 pacjentów. Teraz możliwości wzrosły do nawet 1000 pacjentów rocznie. Nadal jest duże zapotrzebowanie diagnostyki i leczenia pacjentów z różnego rodzaju chorobami wątroby. I myślę to nie tylko o zakażeniach wirusem zapalenia wątroby typu B i C, z którymi właściwie świat zakaźniczy już sobie poradzi, ale z innymi przyczynami, z inną etiologią, również pacjentów z marskością wątroby w stadium kompensacji, dekompensacji. Przygotowanie nowych pomieszczeń dla oddziału kosztowało około 13 milionów złotych, z czego 8 milionów złotych to pieniądze z Unii Europejskiej, a 4 miliony złotych pochodziły z budżetu miasta Tychy. Moje doświadczenia, bo to jest to, że ja byłem pacjentem tego oddziału w zeszłym roku w wakacje i poznałem właśnie, na czym to polega i w jakich warunkach z jednej strony pracuje personel, lekarze, pielęgniarki, opiekunowie medyczni, z drugiej strony w jakich warunkach są pacjenci. One nie były złe, ale oczywiście mogły być lepsze i teraz na pewno będą lepsze. Co mają odczuć przede wszystkim pacjenci?